Dzień dobry, witam wszystkich widzów Siewie TV. Dzisiaj mamy niedzielę wyborczą, no, która już dobiega pomalutku końca. Znajduję się w tym momencie, jak Państwo widzicie, przed Komisją Wyborczą numer 14 w Zduńskiej Woli. Zaraz zapytamy, czy wybory, czy głosowanie przebiega spokojnie, czy nikt nie zakłócił ciszy wyborczej. Witam Pana. Dzień dobry, witam. Moim rozmówcą jest zastępca przewodniczącego Komisji Wyborczej, Pan Paweł Damaszka. Tak. Proszę Pana, bardzo proszę powiedzieć, jak przebiegały, no bo w zasadzie można tak powiedzieć, użyć czasu przeszłego, jak przebiegały dzisiejsze wybory do Europarlamentu. Zostały już chyba tylko 2 godziny, prawda, na głosowanie. Zgadza Czy się. Nie było żadnych zakłóceń, ciszy wyborczej, żadnych incydentów? Nie, wybory przebiegały bardzo sprawnie, bez żadnych zakłóceń, bez żadnych incydentów. Zarówno ze strony członków komisji, jak ze strony wyborców. Nie było żadnych uwag, ani żadnych jakichś negatywnych zachowań. Wszystko przebiegło sprawnie, płynnie. Frekwencja była dość wysoka. Początkowo nieco ponad 13% na godzinę 12, ale na godzinę 17 już ponad 34%. Myślę, że obecnie dobrzyliśmy do 40%, czyli wysoko, wyżej przynajmniej niż się spodziewałem. No to świetnie. Mój wniosek jest taki, że jednak po niedzielnym obiedzie ludzie, wyborcy nabrali sił i dotarli do komisji wyborczych. Mam nadzieję, że we wszystkich komisjach wyborczych będzie no, na pewno taka frekwencja, oby była nie niższa niż... Zdecydowanie. Zwłaszcza, że dzwoniłem do znajomych z innych komisji i frekwencja na godzinie 12 była bardzo podobna. Zresztą pogoda sprzyja, także zapraszamy jeszcze niezdecydowanych. Jeszcze chwilę czasu. Tak, jeszcze chwilę mamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.